Pewnie. Na panowie. Na pokoju. Tak, 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 tak
Prawy ruch. 1000% prawy ruch. Trafi. Mówiłem! Brawo! Brawo, Patryk! Brawo! Brawo, Patryku! Ostatni karny, proszę Państwa. Emocje sięgają zenitu. Dobra. Willi, wszystko w Twoich nogach. No i wszystko jasne. Zwycięzcą w rzutach karnych rezerwy Wągrowieckiej Nielby. 7 serii potrzebowaliśmy, żeby znaleźć tutaj zwycięzcę. O to chodzi. Mamy to! Dulek, chodź, chodź. Jest! Bacio! Ten buchaj do niebie należy! Nie damy nikomu, nie damy nikomu! Tomek, jest puchar nasz! Ale powiedziałem, tak jest. Tomek, strzeliłeś mysły, strzeliłeś mysły! 6 do 5, lepsi okazali się zawodnicy Nielby, drugiej Wągrowiec. Zapraszamy obydwa zespoły tutaj w okolice środka boiska, twarzą w kierunku ławek rezerwowych. Tutaj nastąpi ceremonia wręczenia. Dzień Hartowca Trzaneckiej oraz oczywiście prezes OZPN Piła, pan Mariusz Hartowski. A kończysz to filmowe? A odmożesz mi to? Dobra. I jest oczywiście też burmistrz Cianki, pan Krzysztof Czarnecki. Zawodnicy do 92 minuty dzisiaj w zasadzie. Do 92 minuty dzisiaj wypowiedź Cianka. Już ten puchar miał w rękach, ale piłka nożna, jak pewnie Państwo i wszyscy grający potwierdzą, to jest nieobliczalna rzecz i rzeczywiście trzeba grać do końca. Radosław Bączyk, kapitan zespołu FC Lutani Szarka, odbiera rządy. Burmistrza pana Czarneckiego, Krzysztofa Puchar. Szczęśliwi zwycięzcy w rzutach karnych. Ostrowia wygrała z Tarnowią 3-2, tak więc kolejnym przeciwnikiem Nielby drugiej Wągrowiec będzie Ostrowia Ostrów 12 czerwca. Już 7 serii potrzebowaliśmy rzutów karnych, Nielba Wągrowiec 6-5, okazała się o jedną bramkę lepsza od trzecioligowców Tapy Lubuszanie-Trzcianka w finale rozegranym dzisiaj w roku. Przyjmuje puchar z rąk prezesa OZPN Piła Mariusza Bartkowskiego. Nielba Wągrowiec, zwycięzcy tegorocznej edycji Pucharu Polski rejonu Pińskiego, Wywal Danek 2013, sponsor tytularny firma Danek, która od wielu lat wspomaga tutaj miejscowy klub LDN Danek Grosko. Wielba do Wągrowiec. Oh!
Brawo! Seuchar został do cytrynowy na sobotę. Acio! Acio! Trzeba zagotować kurwa na sobotę, daj się. Daj tu! Brawo! Słuchajcie, wyrzucam tę ciuszkę, bo mnie suszy. W fantastycznym spotkaniu. Ty, wiesz, to mnie też suszy. Rocznego Pucharu Polski Bewaldano Cup 2013. W imieniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom, jak również zespołowi Lubuszań Nadsianka, który fantastycznie nas tutaj zaprezentował się w finale. Bardzo blisko będąc zwycięzca w dzisiejszym finale. Bardzo dziękuję. Dobra. Dzięki.